Nagrywaniem filmu o kształceniu zawodowym zajęli się uczniowie Drzewniaka, ponieważ to w tej szkole uczą się przyszli fototechnicy. Młodzież nagrywa zajęcia pod okiem swojego nauczyciela, doświadczonego operatora filmowego Adama Mroczka. Idea powstała jakby w Urzędzie Miasta. Chodziło o to, żeby... jakby związane to jest z bezrobociem i z tym, że jest na rynku pracy niestety jest dużo osób, które są niewykwalifikowane, które skończyły liceum ogólnokształcące, nie poszły dalej na studia i po prostu mają problem z zatrudnieniem. Natomiast my jakby chcemy w tym filmie pokazać na przykładach absolwentów powiedzmy to, że po prostu szkolnictwo zawodowe się opłaca, czyli powiedzmy po ukończeniu szkoły zawodowej uczniowie już mają jakiś zawód w kieszeni, jakiś fakt. Z drugiej strony nie zamyka im to drogi do jakiejś kariery, mogą na przykład pójść dalej na studia, ale na przykład też od razu po szkole mogą już rozpocząć jakąś działalność gospodarczą albo zatrudnić się w jednym ze słupki zakładów, które tak jak robiliśmy materiały, naprawdę potrzebują wykwalifikowanej kadry i po prostu brakuje im pracowników, którzy już posiadają jakiś konkretny zawód. To pisał scenariusz młodzież? To znaczy scenariusz, ja pisałem scenariusz, ale jakby tutaj w trakcie realizacji zdjęć też wsłuchiwałem się w opinię młodzieży, ponieważ młodzież stanowiła ekipę filmową. Ja tutaj tylko trochę tak, że tak powiem, nimi się staram kierować, dużą część, powiedzmy, zostawiłem w rękach uczniów, tak, żeby oni też sami mogli stanowić o tym, jak ten film będzie wyglądał później, bo jakby ten film ma trafić do młodzieży gimnazjalnej, czyli powiedzmy oni, ponieważ są trochę od nich starsi, od gimnazjalistów, będą wiedzieli lepiej, tak, jak w jaki sposób trafić właśnie do swoich młodszych kolegów. Nagranie filmu ma przyczynić się do tego, że absolwenci słupskich gimnazjów będą chętniej wybierać naukę w szkołach uczących zawodu. Jest także druga korzyść, czyli wyjątkowa możliwość sprawdzenia w praktyce wiedzy o obchodzeniu się z kamerą i aparatem fotograficznym. W sumie pierwszy raz pracuję z tak dużą kamerą. Jak wrażenia? W sumie pozytywnie bardzo. Jestem bardzo z tego zadowolona, bo w sumie to jest moja pasja i uwielbiam to robić. Wybierać te wszystkie kadry, jak one mają wyglądać, ustawiać wszystko. W sumie to nie jest takie łatwe, jakby się wszystkim wydawało. Asystentka planu to bardzo poważna funkcja na planie filmowym. Jak się sprawdziłaś? Sądzę, że dobrze. Nie jest to też łatwa sprawa, bo jednak trzeba wszystkim pomagać, wszędzie być na dobrą sprawę. Wszystkich tak jakby trochę ogarnąć, pomagać reżyserowi, żeby też się nie pogubił. Teraz mogłam się sprawdzić też w innych rolach niż montaż, czy reżyseria, czy też chociażby normalne granie w filmie. Film nagrywany przez uczniów słupskiego Drzewniaka ma być gotowy w kwietniu.